Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paper i zapraszam was do obejrzenia odcinka numer 44 z serii Pokémon Ultra Sun Nuzlocke. W poprzednim odcinku, no cóż, zmierzaliśmy w stronę Mount Hukulani, na której obecnie się znajdujemy, stoczyliśmy kilka walk i przepędziliśmy Team Skull przed zdewastowaniem, właściwie uratowaliśmy znak przed zdewastowaniem przez Team Skull, ale przepędziliśmy też Team Skull, więc wszystko się zgadza. W dzisiejszym odcinku, no cóż, będziemy prawdopodobnie podejmować trial i czeka nas jeszcze kilka ewolucji, bo zrobiłem montaż treningowy. Właściwie nie zrobiłem montażu treningowego, zrobiłem po prostu trening. No i wytrenowałem w końcu Pokémony, więc czeka nas kilka ewolucji. I na pierwszym miejscu w mojej drużynie znajduje się na chwilę obecną Iggy na poziomie 23. Jej nie trenowałem za bardzo. Z atakami Defense Curl, Pound, Sweet Kiss i Thunder Wave, trzymając Sudbelt, bo my dalej czekamy na to szczęście. A ja chcę, żeby to szczęście nabiło się jak najszybciej, jak na najniższym poziomie, bo Jigglypuff znacznie więcej ruchów się uczy i będziemy mogli z tego w jakiś sposób skorzystać. W każdym razie, następnym Pokémonem w mojej drużynie jest Tidduck na poziomie 31 z atakami Clear Smoke, Psychic, Fire Punch i Flame Charge, trzymający Eviolite, i on ewoluuje dosłownie teraz, bo powinien ewoluować na 30, ale jeszcze trochę tę ewolucję wstrzymałem. Następnie mamy Steve na poziomie 32 z atakami Rock Tomb, Fire Fang, Bite i Howl, trzymającą Hard Stone. Potem Mani na poziomie 32 z atakami Leech Life, Leaf Blade, Razor Leaf i Growth, trzymający Grassium Z. On niestety ewoluuje na poziomie 35, więc jeszcze troszeczkę poczekamy. Później mamy do czynienia z Pico na poziomie 33, już w pełni wyewoluowanym Pokémonem, z atakami Water Pulse, Air Cutter, Stockpile i Quick Attack, trzymający Waterium Z. Oraz Martinez na poziomie 31 z atakami Fall Play, U-Turn, Leer i Thief. Fall Play to znowu atak, którego nauczyli się podczas montażu treningowego, i ona o dziwo też będzie ewoluować w tym odcinku, ponieważ Zorua ewoluuje na poziomie 30 w Zoroarka, więc jestem z tego jak najbardziej zadowolony i możemy teraz ruszać dalej. Tutaj jest jeszcze kilka trenerów, z którymi na pewno musimy stoczyć walkę i przy okazji uzyskać te ewolucje. Więc pierwsze co zrobimy, zejdziemy tutaj na dół. Sorry youngster, but I can't fight you. My Pokemon are like brothers to me and they not interested in battling weaklings. If you want to me to ask them to fight you against you, then beat all the trainers on Mount Hukulani. Okej, zdecydowanie to zrobimy. Pierwszą tutaj trenerkę, jaką mamy, to jest właśnie ta przemiła pani. I ja co muszę zrobić, to muszę wystawić na pewno Tidducka na pierwsze miejsce w mojej drużynie, bo to będzie pierwszy Pokémon, którego będę chciał wyewoluować. Swoją drogą, jeszcze tutaj szybka informacja, w tym odcinku jeszcze będzie Experience Share włączony, dopóki wszystkich obecnych ewolucji, które chcę uzyskać, nie uzyskamy. Także na razie Experience Share jest włączony, a nie, jest wyłączony, przepraszam, więc troszeczkę się tutaj pomieszałem. Trenowałem wczoraj, więc wypadło mi z głowy, co chciałem do końca zrobić, ale przechodzimy teraz do walki z tą trenerką i jest to Office Worker Jessica. Jessica chce z nami walczyć i ma jednego Pokemona i tym Pokemonem jest Clefairy. Okej, to mi w jakiś sposób odpowiada, bo Clefairy nie jest wcale taka straszna, w szczególności, że jesteśmy typem ognistym. Więc i mam jeszcze Eviolite na sobie, więc za bardzo nic nam się tutaj nie może stać. Ja użyję teraz Fire Punch, bo mogę. To zadało solidne obrażenie. Aha, i Tidduck nauczył się jeszcze Fire Punch przy okazji, dochodząc do tego poziomu ewolucyjnego na poziomie 29, i to jest naprawdę bardzo dobry atak dla niego. A różnica statystyk Magmara między atakiem fizycznym a specjalnym nie jest wcale taka duża, więc możemy korzystać z Magmara jako mieszanego atakera. What? 1200 Pokédollarów otrzymaliśmy, no i pokonaliśmy tę Clefairy, ale niestety to był tylko jeden trener. Więc nie zapowiada się tutaj to ciekawie. Czy tutaj są jakieś przedmioty, na przykład w tej trawie? Powinno tu coś być. Tam jest trawa jeszcze, ale zanim cokolwiek tutaj zrobimy, ja chcę stoczyć jeszcze walkę z innymi trenami. Hej ty, thanks to Pokémon help, I can patrol even the peak of a mountain. Okej, czy tu są jeszcze jacyś trenerzy? Powinni być. Tam jest team. A tu jest przedmiot, także ten przedmiot sobie zbierzemy. Zebraliśmy fastballa? Co? Masakra. Okej. I mamy tutaj Hikera, z którym oczywiście chcę walczyć, ale wydaje mi się, że on będzie miał... jakiegoś Pokemona kamiennego? To się okaże zaraz. Także, mamy go tutaj. Hiker Thomas chce z nami walczyć. Ma tylko jednego Pokemona. Wszyscy mają jednego Pokemona, a ja bym chciał tutaj zdobyć punkty doświadczenia. I jest to oczywiście Geodude. Jest to Geodude Alolański, czyli to jest Pokemon, który ma typ Rock Electric. Rock Electric? Tak, Rock Electric, bo jest czterokrotnie wrażliwy na ataki typu ziemnego. Ja mogę tutaj chyba wystawić Maniego. Zdecydowanie mogę tutaj wystawić Maniego. I zobaczymy, jak on się tutaj spisze. Oczywiście mam nadzieję, że nic się nam nie stanie i że nie będzie tutaj żadnego Explosion na przykład. Stealth Rocks, taktycznie. Okej, no ale jesteśmy w stanie to przeżyć chyba. I ja teraz postaram się użyć Gro... Hmm.
Leaf Blade, niech będzie. Postaram się użyć Leaf Blade, to jest bardzo niebezpieczne, co my tu teraz robimy, bo może się pojawić Explosion. Jesteśmy szybsi i to jest Rock Blast, to jest niebezpieczne. O! Błagam nie 5, błagam nie 5. Ho! Okej, okay, ja użyję teraz Leaf Blade. Jesteśmy szybsi, więc powinniśmy pokonać tego Geodude'a i na szczęście nam się udało. Jeżeli ten Rock Blast by uderzył 5 razy, no to by było już po mnie. To mi jak najbardziej nie odpowiada w tym momencie. Okej, okay, pokonaliśmy tego hikera i ja się muszę wrócić uleczyć swoje Pokémony. Czy muszę się wrócić? Nie, wystarczy, że chyba użyję potionów. Jeszcze będę mógł te potiony później kupić. Co zdecydowanie zrobię, bo zostało nam ich tylko 11, także Manny, łap tam te swoje leczenie. Dał z siebie wszystko i na szczęście wygraliśmy, więc to już nie jest żaden problem. No i my zbiegamy tutaj jeszcze na dół. Naklejka. Już mamy 42. A, jeszcze się muszę wrócić na Kale. To zobaczymy, czy nam starczy czasu w tym odcinku. Czy tu jest jakiś trener? Dobra, czas wychodzi na to, że czas złapać Pokemona. I pierwszym enkanterem naszym w tym obszarze będzie... Coś ciekawego? Nie. Nie chcę. Po co mi to? Ale złapię to na przyszłość. Użyję Fire Punch. Jak przeżyję, to łapię. Jak nie przeżyję, no to sorry. To jest śmieszne. Tyle ciekawych Pokémonów jest tutaj do złapania. Tu jest Beldum, Minior. Ja trafiłem na Tobadziewie. Nie. Jeszcze się złapał po pierwszego Pokébola. I ta radosna muzyczka. Teraz czuję się, jakbym po prostu od gry dostał plaskacza. I on zostanie w boksie. On nie wyjdzie z tego boksa, to wam mogę zagwarantować. O, ktoś tu chce ze mną walczyć. A, zobaczmy. Wykrzyknik? A, gol? Hey now, it's dangerous to stand in front of a golfer, trainer. Dobrze wiedzieć. Ciekawe, że tam jest golfista. W każdym razie walczymy z nim i teraz zobaczymy, jakiego on będzie miał Pokemona. Pokemona ma 3. Pierwszym jego Pokemonem jest Minior, którego my również mogliśmy posiadać. Mogliśmy go złapać tutaj, sobie tak po prostu, bo on tu hasa swobodnie, ale co złapaliśmy? Oczywiście, że złapaliśmy Ditto. Oczywiście, że złapaliśmy Ditto, jakżebyśmy mogli złapać cokolwiek innego. Ja wystawiam Sif do tej walki, bo to jest najlepszy Pokémon do niej, bo Minior to jest typ Rock Flying. No i używa Rollout, który przeżyjemy. A my możemy teraz użyć Rock Tomb. Minior będzie od nas wolniejszy w tym momencie, ale z Shields Downem może być od nas szybszy. Więc dobrze się stało. Minior oczywiście używa kolejnego rollouta. Jeszcze jesteśmy następnego w stanie przeżyć. Dobrze, że obniżyliśmy jego szybkość. Wydaje mi się, że powinniśmy być teraz my szybsi. Aha, i pokonujemy tego Miniora. Mogliśmy mieć Ditto. Znaczy, mogliśmy mieć Miniora, mogliśmy mieć Belduma, mogliśmy mieć cokolwiek. I Tiddaga awansował na poziom 32, czyli pierwsza ewolucja tego odcinka przed nami i wysyła przeciwko nam następnego Miniora. Ja chcę tutaj walczyć dalej już teraz. Już teraz się nie będę ograniczał, chcę tu walczyć dalej z tymi Miniorami, ponieważ nie za bardzo mam co zrobić. On ma chyba 3 Miniory, wychodzi na to, w różnych kolorach. Ale my oczywiście używamy Rock Tomb.
Double Edge. Okej, to jesteśmy w stanie przyjąć na siebie i ten minior się sam zabije w tym momencie, więc bardzo dobrze się stało. No i ostatni. Czyżby minior znowu? Tak, to jest kolejny minior. My możemy tutaj zostać. Bez żadnego problemu powinniśmy tego miniora pokonać. Tym razem to jest minior żółty. Ale jak już widzieliście informację, po pierwszym Rocktombie nawet Shieldsdownem będzie od nas wolniejszy. Więc dlaczego by z tego nie skorzystać i po prostu go nie pokonać? Od razu nawet! Jestem jak najbardziej za tym. Udało nam się pokonać. 946 punktów doświadczenia otrzymaliśmy. 4 i 1080 pokedlarów. Okej. Okay. Jestem w stanie na siebie przyjąć. I panie i panowie, co my tu mamy? Ewolucję pierwszą w dzisiejszym odcinku. I mam nadzieję, że zaraz za nią będzie druga. Także Tidduck tutaj ewoluuje. Ja już go nie będę zatrzymywał. Rób co chcesz, działaj. Jestem z ciebie dumny, bo chciałem, żebyśmy po prostu tej ewolucji doświadczyli na ekranie. I mamy tutaj Tidducka Magmara z Eviolite'em, który działa. To jest... niesamowite. To będzie teraz nasza moc tutaj w tym momencie. Zaraz sobie zobaczymy jego statystyki. Jego dane zostaną oczywiście dodane do Pokédexu. Będziemy mieli możliwość jeszcze posiadania Magmortara w późniejszej części Let's Playa, ale ja się nad tym poważnie zastanawiam, skoro możemy biegać z Magmarem, z Eviolite'em. To też jest bardzo dobry Pokémon. Wy też możecie zostawić swoją opinię na ten temat pod spodem. Ja jak najbardziej się nie obrażę z tego powodu. I nie chcę Rotom robić żadnych fotek. Ja chcę po prostu tutaj... zobaczmy sobie go. Eviolite trzyma, który działa. I jak go widzicie, atak jego jest 78, specjalna obrona, specjalny atak jest 75, więc to jest całkiem wyrównane. A z racji tego, że my atakujemy ze strony fizycznej i jednocześnie specjalnej, to ja nie mam zamiaru na razie movesetu zmieniać. Możliwe, że jeżeli dostaniemy flamethrower, to jestem w stanie coś tutaj zmienić, na przykład Fire Punch, bo Flame Charge jak najbardziej się nam przyda, Psychic również na chwilę obecną. Więc na razie jestem z tego Pokemona zadowolony. Martin jest na pierwszym miejscu w drużynie. Ja teraz odpalę jeszcze Super Repel oczywiście, żeby po prostu bez problemu sobie tutaj wszystko ogarnąć. Gdzie jest Super Repel? Tu jest Super Repel. Okej, nie możemy ruszać dalej. Ja jeszcze przed walką z tym ostatnim trenerem, który chciał, żebyśmy pokonali wszystkich pozostałych... A, bo tutaj jeszcze mam do stoczenia walkę. Hej ty, trenerze, zobacz ze mną. Wykrzyknik! By battling a collector, you'll be able to obtain info on rare Pokémon. No zobaczymy, czy to będą takie rzadkie Pokémony. Może będzie miał Belduma, to by mnie bardzo ucieszyło. Bo Belduma też idzie tutaj złapać. Zobaczmy, co takiego będzie miał ten trener. Passimian! Okej, okay, Passimian to na pewno nie jest dobry przeciwnik dla naszego, chciałem powiedzieć, Tidducka, dla naszej Zoruły, ponieważ jest typ walczący, no to mi się nie podoba w żaden sposób. I co my tutaj możemy wystawić? Teraz możemy wystawić Pico. Także przejdźmy do tego, użyjemy teraz Erkatera i powinniśmy go pokonać bez problemu. Także Drizzle tutaj z naszej strony, albo użyjemy Water Pulse. Water Pulse powinien zadać większe obrażenia w tym momencie. Passimian używa Scary Face. No okej, to jestem w stanie na siebie przyjąć w jakiś sposób, bo to tylko obniża naszą szybkość, a my teraz używamy Water Pulse. Passimian używa Trash, to powinniśmy w stanie względnie przyjąć. Jeszcze jak go oszołomimy, to będzie jeszcze lepiej. Proszę bardzo, powiedziałem i się stało. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Kolejny trash, na szczęście niekrytyczny, no i następny Water Pulse, który ma 100% tylności, trafia i pokonuje tego Passimiana, więc jestem jak najbardziej zadowolony. 1193, następny jest Oranguru i ja teraz tutaj, z racji tego, że Passimian jest typem walczącym, Oranguru jest typem psychicznym. Tylko czy on jest Psychic Normal, czy on jest tylko Normal? To jest chyba Psychic Normal Psychic, więc też bardzo ciekawy typ. Tak? Ja to sprawdzę, bo teraz nie chcę was wprawiać tutaj w zakłopotanie. Czy mamy na temat jego jakieś informacje? Niestety nie mamy. Ale sprawdźmy to. Z racji tego, że mam tutaj Pokédex pod ręką właściwie. Normal Psychic. I to Normal jest jego typem pierwszorzędnym. No i my teraz użyjemy sobie Thief. Bo możemy. Ukradliśmy coś, nie ukradliśmy, a Zen Headbutt na nas nie działa. Ja teraz użyję Foul Play, bo mogę. I bo to zada na pewno, mam nadzieję, większe obrażenia niż Thief. No i zadał, dobrze, pokonaliśmy tego Orangura, czyli całkiem solidna porcja punktów doświadczenia dla nas spadnie w tym momencie.
i Martinez zaawansowała na poziom 32, czyli panie i panowie, będziemy mieli kolejną ewolucję w tym odcinku. Ja jestem z tego jak najbardziej zadowolony. You got me, I'll tell you my treasured info. 960 pokedolarów otrzymaliśmy, czy dostaniemy dzięki niemu jakieś pisy do Pokédexu, a nie chwila, mamy kolejną ewolucję, nasza drużyna w końcu robi się ciekawa. Znaczy dalej, wcześniej też była ciekawa, ale już taka poważna się robi, ewolucje, pełni wyewoluowane Pokémony, już 4 z 6, które posiadamy w drużynie, ja z tego jestem jak najbardziej zadowolony. Okej. Jest Zoroark, patrzcie na niego, ooo! Ale to jest świetny Pokémon. Chociaż Zorua bardziej mi się podoba, ale i tak jestem zadowolony, że takiego Pokémona, który jest stosunkowo rzadki i którego rzadko się widzi w Let's Playach, możemy również ograć. Także mamy tutaj ewolucję, jest Zoroark, jest Zorua. Jak najbardziej mi to pasuje. Hot diggity, look at you, you're on fire, partner. If you filled all the all Pokémon in a single page, it's where we're playing bingo over here. Okej. Czy chcesz się czegoś nauczyć może podczas ewolucji? Nice Slash! Tak, zdecydowanie tak. Zdecydowanie chcę, żebyś się nauczył. O, już myślałem, że powiedziałem źle. Night Slash za foul play, wydaje mi się. Night Slash ma szansę na trafienie krytyczne. Bazowa 70 obrażeń. Foul play ma 95. Ale w zależności od tego, jaka jest siła tego ataku, jaka jest siła ataku przeciwnika, takie obrażenia zadajemy. Także... Ja poświęcę chyba foul play na razie. Najwyżej później sobie go przypomnimy, albo nie, i tak teraz już nie będę z Lir używał, więc jeżeli będziemy mieli następny atak do nauczenia się, to wtedy zaryzykuję. Night Slash na chwilę obecną mi jak najbardziej pasuje, foul play również. Zobaczymy, co po prostu będzie ogólnie zadawało więcej obrażeń i na tej podstawie podejmiemy naszą decyzję. Okej. Jak najbardziej pokonaliśmy kolektora. I'm craning my neck, waiting to see if Meteorite Pokémon will fall. Yeah, just like Tortonutter. Okej, mamy... Może Meteorite? Max Potion. Chciałbym w sumie znaleźć tutaj meteoryt. Fajnie by było znaleźć tutaj meteoryt, bo moglibyśmy dzięki temu wyewoluować od razu Jigglypuffa w Wigglytuffa, chociaż i tak bym poczekał. Bo Wigglytuff nie uczy się żadnych nowych ruchów. A co my teraz możemy zrobić? My teraz możemy kliknąć po prostu... Co? Wystawić Maniego na pierwsze miejsce w drużynie. Uleczyć Pokémony za chwilę. Ja jeszcze sprawdzę, czy tutaj czegoś nie ma, bo ta ścieżka jest całkiem solidna. Thank you for choosing the executor. Nie chciałbym zjechać na dół. Magmar, tutaj dasz nam coś? Nie. A ty, kolektorze, co mi powiesz? Hello, it's tropical region, but mountain peaks can be cold. I'm so smart that I brought Magmar with me. Okej, czyli on po prostu wziął tego Magmara, żeby go ogrzewał. Okej, co komu pasuje, mi to na przykład nie przeszkadza. A poza tym Magmar jest dość ciepłym Pokémonem, więc zdecydowanie może poradzić sobie z tym chłodem, który jest tutaj na szczycie Mount Hukulani, a tym bardziej na szczycie Mount Lanakila również pewnie musi być chłód. A my sobie zejdziemy teraz tutaj na dół, wejdziemy w tą trawę, przeszukam tutaj to miejsce, bo może tutaj będzie jakiś przedmiot. Niestety nie, chciałbym użyć następnego Ripela, oczywiście, bo nie mam zamiaru już natrafić na kolejnego Ditto. I my teraz możemy znaleźć TM... 72 Volt Switch. Uuu, to mi pasuje. To mi pasuje. Jak będziemy mieli Jolteona kiedyś w drużynie, to zdecydowanie Volt Switch będzie się na nim znajdował. Okej, mogę też jeszcze spójrzeć na górę, zanim przejdę do walki. Wydaje mi się, że stoczę walkę z tym oto trenerem, który stoi tutaj zaraz obok, który powiedział, że musimy stoczyć walkę i chyba... Ojej. O, ja pierdzielę, zapomniałem o tym totalnie. Dla tych, którzy nie wiedzą, 1 lutego miałem urodziny, czyli wczoraj, bo wy to oglądacie 2 lutego. No i w ten dzień właśnie nagrywam i taka niespodzianka tutaj trafiła. Ja pierdzielę. Ale teraz będę miał banana na twarzy przez cały odcinek. Happy birthday, Paper, wykrzyknik. I hope this will be a wonderful year for you, Paper, each and every day. Jeszcze Rotom nam życzy wszystkiego najlepszego.
Ja pierdzielę. Teraz się muszę tym nacieszyć, przykro mi bardzo. Chciałbym uleczyć swoje Pokémony. I hope you'll keep visiting the Pokémon Center for many years to come. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że będę. Czekam po prostu na kolejną okazję, żeby wrócić do Pokémon Center i kolejną grę, żeby tam również wrócić. No, would you like to rest your Pokémon? Zdecydowanie tak, zdecydowanie chciałbym, żeby moje Pokémony odpoczęły. Thanks for waiting. Fomantis and the rest of your team should be all better now. We hope to see you again. Dziękuję. Ja pierdzielę. Ale to było zarąbiste. Czy jak tam wejdę jeszcze raz, to dalej będzie taka słodka muzyka? O, to znowu tutaj. O, kurczę. Dobrze, ale teraz już dosyć rozczulania się nad sobą, ale mi się humor poprawił. Masakra. Troszkę się wzruszyłem nawet. Nie wiem dlaczego. Po prostu gra mi życzy wszystkiego najlepszego i to jest naprawdę słodkie. Ale przechodzimy do walki z trenerem. Ale nie chcę walczyć z sobą jeszcze, bo chcę wystawić innego Pokemona na pierwsze miejsce w mojej drużynie. I tym Pokemonem będzie Tidduck. Bo ja chcę po prostu przetestować, jak ten Tidduck będzie się sprawował tutaj w trakcie tej walki. I miejmy nadzieję, że nie będziesz miał żadnego Pokemona kamiennego. Are you the one who defeated all the trainers on Mount Hukulani then? All right, then, fair enough. I like kids when with a bit of prep. I'll be using my Z-Power against you. You ready for a scuffle? Jestem gotów. Jestem gotów. Będzie używał przeciwko nam swojej... swojego Z-Power. Sorry, kid, but my Pokémon don't know the meaning of the word moderation. Ja mam nadzieję, że również nie będą one umiarkowane w stosunku do mnie. Tylko pokażę cię, na co was stać. Weteran Akira chce z nami walczyć. Użyje przeciwko nam swojej Z-Power. Jego Pokémonem jest Persian. Czy to jest alolański Persian? To jest alolański Persian. Nie lubię tego. Bardzo tego nie lubię. Dobra, pierwsze co muszę zrobić to Flame Charge. Zdecydowanie Flame Charge. Persian używa Fake Out. Faint Attack, okej. I podpaliliśmy tego Persiana. Okej, to nam ratuje po prostu tyłek tak bardzo. Bardzo nam to ratuje tyłek w tym momencie, że ten Persian jest podpalony wtedy, w tym momencie, teraz. Wow! Wow. Dobra, Super Potion, teraz, już. Okej, wydaje mi się, że w dzisiejszym odcinku nie zdążymy podejść do walki z Mulane'em i podjąć Trialu, niestety. Ale co wam mogę zagwarantować, to to, że w następnym odcinku na pewno to się już pojawi. Będzie walka z Mulane'em i Trial z Sophoclesem. I nawet jeżeli będzie to troszeczkę dłuższe, to zdecydowanie to zrobimy. Bo teraz jakbyśmy podjęli walkę z Mulane'em, to musielibyśmy się bardzo wydłużyć ten odcinek, a w następnym prawdopodobnie skończylibyśmy za szybko walkę z Sophoclesem i musielibyśmy ruszyć gdzieś dalej. Okej, i Persian poległ. To był naprawdę bardzo trudny przeciwnik dla mnie. I teraz zobaczmy, jakiego Pokemona będzie miał jeszcze ten trener. Absol. Czy ja chcę zmienić Pokemona? Ja chcę zmienić Pokemona, tylko kogo ja tu mam wystawić? Wydaje mi się, że wystawię Martinez. Która posiada U-Turn. Także zaatakujemy tego Absola atakiem super efektywnym. Atakiem U-Turn. No i później przerzucimy na jakiegoś innego Pokemona, który już będzie miał za zadanie dobić tego Absola. Więc U-Turn od razu. Super efektywny atak. Okej, czy to jest Darkium Z, tak? Tak, to jest Black Hole Eclipse. Jesteśmy odporni na ten atak i mamy pełne życie. Możliwe, że mój przeciwnik sugerował się tym, że widzi Meniego. I ten Meni po prostu spłynął, jakby tak się... Meni by na pewno tutaj spłynął, jeżeli...
jeżeli wystawilibyśmy tamtego Pokemona. Na szczęście Z-Attack mojego przeciwnika jest już spalony i bardzo dobrze się stało, że wystawiliśmy Martinez tutaj w tym momencie, bo wątpię, czy jakikolwiek inny Pokemon byłby w stanie przeżyć taki atak od Absola. My używamy teraz Rocktomb, powinniśmy być szybsi, ale Absol uniknął ataku. Absol używa Night Slash. O kurczę. I to nie był atak krytyczny. Oj, niedobrze. Bardzo niedobrze. Dobra, plan jest taki, żeby po prostu wystawić Pico. I mieć nadzieję, że Pico na siebie lepiej przyjmie ten Night Slash. Okej, okay, Quick Attack. Jeżeli to będzie atak krytyczny, to spływamy. Ile Absol ma bazowej szybkości? Jeżeli to będzie atak krytyczny, to spływamy tak czy siak. Coś ginie. I to jest jeszcze Absol Super Luck. Bo nie widziałem, żeby Pressure się pojawiło. Czyli to jest Absol, który ma jeszcze zwiększoną szansę na atak krytyczny. 75. Ile ma Pico? Pico bazowej szybkości ma 65. Jesteśmy na takim samym poziomie. Jeżeli to będzie atak krytyczny, to spływamy. Jeżeli to nie będzie atak krytyczny, to żyjemy. A jeżeli będzie to atak krytyczny, jeżeli będzie to atak krytyczny, to następny Pokémon też spływa, bo nie mamy nikogo na wysokich punktach zdrowia. Jeżeli to nie będzie atak krytyczny, możemy wyleczyć Pico, więc najlepszym wyjściem z sytuacji moim zdaniem jest wyleczyć teraz Sif, która jest szybsza od Absola. I zobaczcie, co się stanie. Okej, dobra. Mi to jak najbardziej pasuje. Także Hyper Potion teraz na tego Pokemona. Ola Boga. Niedobrze. Ja mam tylko 7 Hyper Potionów. Okej, okay, atak krytyczny zostawia 17 punktów życia. Tak to liczmy. Teraz sugeruje się tym, że poleci Quick Attack. Aha, i Quick Attack zadaje 20. Dobra, muszę zaryzykować. Absol używa Night Slash. To atak krytyczny. Nie! Chodź, Sif. Traf teraz, proszę. Okej, wszystko przez ten miss. Wszystko dlatego, że Sif nie trafiła wcześniej. Straciliśmy Pico.
Steve awansował na poziom 34 i chce się nauczyć ataku Rock Slide. ...75 bazowych obrażeń, Rocktomb to jest 60, ale ma szansę na zwolnienie. Nie dało się tego inaczej rozwiązać. Ja pierdzę, tyle roboty z layoutem będzie w tym odcinku. Jeżeli, gdyby nie to, stracilibyśmy jakiegoś innego Pokemona na pewno. Od ataku krytycznego. Niestety. No to już wiecie, że tym razem zdecydowanie. Znaczy i tak nie byłoby pożytku z Pelipera, bo na trial elektrycznym, ale już wiecie, że zdecydowanie. Tak by coś padło prawdopodobnie. I tak by coś padło. Bo Night Slash ma ile? 15 pp. Chyba tak. Nawet nie chcę się tego sprawdzać. To mieliśmy mniej połszynów niż było Night Slashy. Stało się. Stało się, straciliśmy Pokemona kolejnego. Że to tak krytyczny tym razem. Czy ja chcę Rock Slide zamiast Rock Tomb? ...15 punktów obrażeń, 5 punktów celności. Wiecie co, ja zastąpię... Albo czy opłaca mi się zastępować? Dobra, niech będzie. Chcę Rock Slide zamiast Rock Tomb. Także Steve nauczyła się Rock Slide. 1121 punkty doświadczenia otrzymaliśmy. Super. You've got some good Pokemon kit. A miałem kilka dobrych Pokemonów, ale niestety jeden zniknął. Thanks for showing my brothers a good time. Here's your thanks. No i co mi dasz? Snarl. Mhm. Skorzystam z tego. Od razu, już biegnę z tego skorzystać. To niby obniża specjalny atak, ale... You know, Zipper is more or less the Pokemon of the pledge you've made to your Pokemon. And my relationship with my Pokemon is closer than that of a parent or a brother or anything. No świetnie. Co nie masz do powiedzenia? Wow, are you walking down the mountain? It's pretty far to the next bus stop. No wiem, pokonałem wszystkich trenerów jeszcze po drodze. Ooooo. Ooooo, to jest takie słodkie, ja pierdzielę. Już mi od razu przeszło. Chociaż nie przeszło mi, bo straciliśmy Pokemona i tym Pokemonem był Pelipper, także... Żegnaj, drogi przyjacielu. Doskonale dawałeś sobie radę. Ale niestety, na każdego przyjdzie pora i na każdego przyjdzie atak krytyczny. Okej, okay. I co my teraz możemy tutaj wybrać? Ja od razu, skoro już tyle będę edytował w tym odcinku, to dlaczego by nie wybrać od razu nowego Pokemona? I moim zdaniem, najlepszym Pokemonem w tym momencie, jakiego możemy wybrać, jest Paul. Bo jest to defensywna ściana. I jeszcze nieco, dobra, obniżającą... specjalny atak naturą. O Boże, ale to się zmienia w postaci Slowbro, więc i tak będziemy atakować ze strony tak jakby wodnej, ze strony specjalnej. No, jest to, właściwie zależy mi na tym, żeby to była defensywna ściana, więc jest to defensywna ściana jeszcze z dodatkową naturą zwiększającą specjalną obronę. No i plus jest to Pokemon wodny, typ wodny, który nie jest czterokrotnie wrażliwy na ataki elektryczne, więc to również się nam przyda. No a do tego mamy całkiem dobrą odporność na ataki typu Dark w postaci Martinez i w postaci Iggy, która później, czy prędzej, czy później wyewoluuje, więc ja postanawiam dodać Paula do naszej drużyny. I jeszcze zanim zakończę ten odcinek, przy tej uroczej muzyczce, zobaczę, czego tak naprawdę może się nauczyć nasz Pokémon.
Thunder Wave. To się może przydać zdecydowanie. Także Paul, uczy tego ataku. Będziesz nam pomagał teraz łapać Pokemony. Psychic chyba może się też nauczyć, więc dlaczego by tego nie spróbować? U-turn nie, Psychic zdecydowanie może. Zamiast Confusion, jak najbardziej. Okej, co my tu jeszcze mamy? Beldos. Beldos może się nauczyć, ale na razie się powstrzymam od tego. Smart Strike, Grass Knot, to wiem, że może. I chyba z tego skorzystam, tak szczerze mówiąc, na chwilę obecną. Bo Grass Knot... Okej, będziemy go mogli wystawić przeciwko innym Pokemonom typu wodnego. Więc okej, dobra, lecimy po z tym koksem. Thunder Wave, Growl, Grass Knot i będzie jeszcze Scald prawdopodobnie, jeżeli uda mi się go dorwać. To by było naprawdę bardzo ciekawe i bardzo fajne, ale zobaczymy, gdzie będę mógł go kupić. I Roar może? Nie, Roar na razie się nie może nauczyć. Rock Tombs, Charge Beam, Nature Power, Torment, Hidden Power, Infestation, Thief, Smackdown, False Swipe, Roost, Brick Break, Confide, Echo Voice. Echo Voice może, ale to nie jest nam potrzebne na razie. I Work Up. Okej, no to by było na tyle. W takim razie mamy nowego Pokemona dodanego do drużyny. No ja w tym urodzinowym akcencie zakończę ten odcinek. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał, ponieważ mieliśmy bardzo dużo akcji, dwie nowe ewolucje, no i niestety jedną śmierć. Jeżeli tak, to wiecie, co macie robić. Pozostawcie podniesioną łapkę pod tym filmikiem, subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robiliście i naciśnijcie dzwonek, jeżeli już subskrybujecie. A jeżeli macie dla mnie jakieś słowa, otuchy albo komentarze, zostawcie je po prostu pod spodem, pod tym filmem. Ja je na pewno przeczytam, zawsze je czytam i zostawię pod nim łapkę, jeżeli będzie przeczytany w górę. Więc jeżeli będzie jakaś łapka, to prawdopodobnie ode mnie. No, to było na tyle. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.